Siemanko, jestem Lucek, witam was na odcinku z Derta Rally 2.0. To jest mój Opel Kadett GTE, brajże, z napędem na tył, więc bardzo ciężko jest opanować taki samochód na rajdach. Jak widzicie, że już tutaj trochę styrany jest, ja w Derta Rally 2.0 sobie trochę gram. I na razie jestem takim powolnym kierowcą, bo staram się po prostu jak najmniej rozwalać i w miarę normalnie pokonywać się zakręty, a z czasem planuję sobie po prostu jeździć, wiadomo, coraz szybciej. Startujemy! Jeśli chodzi o kontrolę i te takie wspomagacze wszystkie, to powyłączone mam kontrolę trakcji, stabilności toru jazdy. Jak widzicie, mało mam na interfejsie, bo wszystko mam tutaj sobie na moim takim budziku kokpitowym powłączane. Jeśli chodzi o właśnie rajdowe samochody z napędem na tył, to problem jest taki, że no właśnie trzeba się bardzo, bardzo dużo nakręcić i dość dobrze operować gazem, bo tutaj naprawdę jeden błąd i po tobie. Że ja jeżdżę sobie na razie tak bardzo powoli. Oglądałem taki kanał na YouTubie, taką babeczkę, nazywa się Cookie and Cars. Bardzo fajna babeczka! I ta babeczka, no, jeździ tymi samochodami fantastycznie. Powiem wam, że jak się ją ogląda, to się myśli, że ta gra jest po prostu tak prosta, a jak wbijesz sobie do tej gry, to jest tak kurewsko trudno tutaj, żeby coś ogarnąć. Tak żeby, wiesz, ona sobie pierwsze te zakręty bierze bez problemu, nawet jakoś specjalnie chyba na drogę nie patrzy, nie wiem jak ona to robi. Ona po prostu lata tym samochodem. Tutaj na przykład na szczycie drogi, tej drogi jest taka nierówność, takie wybrzuszenie, samochód zawsze jakoś się... Wszystko w tej grze działa tak, żebyś z tej drogi wypadł po prostu, no. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Zwłaszcza samochodem z napędem na tył, bo tutaj cały czas ta dupa lata na lewo i prawo. Jeszcze mam uszkodzone auto, to dodatkowo jest trudniej, nie? Uszkodziłem z własnej winy, bo już sobie brałem wcześniej udział w tych mistrzostwach. Jest bardzo trudno. O Boże! Zrobić jakiekolwiek takie skandynawskie szarpnięcie czy cokolwiek jest tutaj strasznie trudno. Tak jak gracie sobie na przykład, nie wiem, WRC, serię WRC, o tu nawet nie wiem gdzie jechać, chyba prosto. Jak gracie sobie w serię WRC, to tamte drogi są tak porobione, że są praktycznie całkowicie płaskie i tam się jeździ bardzo, bardzo prosto. Jak nie chcecie sobie obrzydzić właśnie... Jak chcecie sobie obrzydzić rajdowej jazdy, to warto sobie zacząć od WRC serii, no bo tam po prostu macie taką równiutką, fajną drogę, gdzie nie wybija wam się co chwilę samochód. To sobie śmigacie i na ręczny to, wiesz, wszystkie nawrotki bez problemu możesz sobie robić. Bardzo prosto tam jest w stosunku do Derta Rally 2.0. Tu jest kurewsko trudno, ale ta gra pod wieloma względami jest lepsza, pod względem i graficznym. Kuźwa! O Boże! Ale można tutaj nerwy potracić, no jak zresztą widzicie. Dobra, jedziemy dalej. Bez problemu mogę powiedzieć, że jest to najtrudniejsza gra z samochodami, w jaką grałem. Bo tak grałem sobie w F1 2020 i oczywiście, żeby... To jest... Z F1 2020 to jest... jak to się mówi?
easy to learn, hard to master, nie? A tutaj wszystko jest hard. To jest po prostu, to jest trudna gra, no. Dobra, spróbuję się tutaj trochę skupić, bo będzie kilka takich ostrzejszych zakrętów. Kilka zakrętów poszło ładnie. Jezu! 5 km na godzinę za duża prędkość i masz lipę totalną. Nie no, ja muszę chyba wrócić do Ligi Juniorów z samochodami z napędem naprzód. Ale wiem, że jak się nauczysz, kurde, jeździć tym samochodem z napędem na tył, to już później żadna kategoria nie będzie dla ciebie trudna. Tutaj zobacz, Jezu! Cały czas ta dupa gdzieś tam w powietrzu jest. Cały czas gdzieś to leci na boki, no. Kurde. Tutaj fajne jest też w tej grze jest to, że wszystko możesz robić manualnie, czyli widzisz, teraz musiałem sobie dojechać do mety manualnie, tam jak był ten czerwony znak, to przy nim już mierzenie czasu się zakończyło i teraz muszę sobie dojechać do gościa. O, proszę bardzo, ostatni, o ile gorszy czas miałem? No w sumie nie jakoś bardzo dużo, ale przeważnie jak nie nagrywam, to kończę tak na pozycji 18-19, coś takiego, jak sobie gram tutaj. No teraz to wiadomo, że to jest tak do nagrywania, to patrzę, czy mi się dobrze nagrywa, czy mi się nie nagrywa. O, zresztą widzieliście sobie teraz klasyfikację generalną. Nie, czekaj, to nie to. Chciałem zobaczyć, tam no byłem gdzieś w środku stawki, tak, teraz byłem ostatni, no. Po prostu jak się nagrywa, to jest trochę tak inaczej, może postaram się teraz bardziej skupić. Nie wiem, czy będziemy mogli, czy będę miał teraz możliwość naprawy auta. Zobaczymy. Teraz sobie przejedziemy tak na totalnym skupieniu, w ciszy. I postaram się nie myśleć o tym, że kurde nagrywam. Tak, widzicie, że tutaj mam włączony auto repair, czyli jak wystartuje wyścig, to samochód mi się naprawi. Teraz możemy sobie, zobaczcie, tutaj wymianę opon możemy sobie zrobić. Tu mam zużyte opony, widzicie, że już praktycznie na czerwonym pasku mamy tutaj zjechane. Możemy sobie dać mediumy, zresztą polecane. Tak. I tu możemy sobie wziąć jeszcze zapasówkę. Tego mi nigdy nie, to mi nigdy nie było potrzebne. Nigdy nie zmieniałem kół w czasie jazdy. Można to oczywiście robić, ale tu można sobie ustawić dyferencjały, te wszystkie takie różne rzeczy. To jest ważne, ale ja już sobie poustawiałem wcześniej i takie ustawienie jest dla mnie po prostu w porządku. Mam w 66. Właśnie, może spróbujmy. Nie, 66% to jest dobrze, bo tak jak dohamowuję sobie hamulcem nożnym, to ten samochód troszeczkę mi rotuje w kierunku, w którym chcę na tym zakręcie, nie? I wtedy mogę sobie to łatwo korygować. Jak ręcznego to ja w ogóle tutaj nie zaciskam, bo chyba że podczas startu. Bo na wyścigu, na rajdzie nie ma kiedy, bo samochód i tak cały czas lata tą dupą na lewo i prawo. Jak widzicie, teraz samochód został naprawiony. Mam już naprawione lampy, karoseria została naprawiona i tam części mechaniczne. Startujemy. Yeah.
Dobra, zobaczymy jak poszło teraz. Trochę się namachałem, powiem wam, trudno było. No nie jechałem najszybciej, wiadomo. Ale na pewno było lepiej niż poprzednio, nie? Zobaczcie, o ile lepiej wygląda samochód w ogóle pod koniec. Ty, pierwszy jestem, wow! Ej, jechałem naprawdę bardzo wolno, tak mi się zdawało, że jechałem bardzo wolno. Ej, pierwszy raz jestem pierwszy na tym poziomie trudności. Nawet nie wiem, jaki tu mam poziom trudności, ale wow, wow. Naprawdę, pierwszą pozycję tu osiągnąć dla mnie to jest coś wielkiego. Tak, pewnie część z was się zastanawia, czemu ja jeżdżę na kamerze z trzeciej osoby. No jeżdżę na tej kamerze dlatego, żeby wam się lepiej po prostu oglądało, bo tak jakbym miał cały czas ten widok z maski, to tam niewiele widać tego samochodu, niewiele widać tego dymu i w ogóle niewiele widać, nie? Tylko widać po prostu drogę i właściwie cały czas mniej więcej ja operującego tutaj kierownicą i tym. A tak chcę wam pokazać, jak ten samochód się niszczy, ten dym cały i tak dalej, nie? Więc myślę, że to jest takie ciekawsze i właśnie nagrywam w ten sposób, znaczy gram w ten sposób, uczę się grać w ten sposób, żeby po prostu lepiej wam się oglądało filmy, nie? Z jazdy takiej rajdowej. Tylko i wyłącznie dlatego, poważnie, bo ja wiem, że najlepiej mi się jeździło na kamerze z maski, nie ze środka kokpitu, tylko jak jest ta kamera jakby przed nim, przed po prostu oknem przed nim, nie, szybą. No to wtedy mi się najlepiej jeździ, a tak to... A tak to po prostu nagrywam w ten sposób, gram w ten sposób dla was zupełnie, tylko i wyłącznie. Tak, samochód teraz nie został naprawiony, będziemy jechać w nocy. W nocy najbardziej mi się podoba to, że jak włączamy sobie hamulec, to tylne światła się, wiesz, zapalają i widać ten taki dym spod opon, jak się rozświetla. To jest tak genialne w tej grze, strasznie lubię detale w różnych grach wyścigowych, niewyścigowych i w tej grze jest właśnie bardzo dużo takich właśnie rajdowych, fajnych detali, których można się zakochać. Można tą grę nienawidzić na początku, ale później jak już sobie trochę pograsz, to jest naprawdę super. Tak, kamera. Tutaj mam nawet przycisk przy kierownicy od kamery. Mamy tutaj mnóstwo kamer, każdą kamerę możemy sobie ustawić tak jak chcemy. Ale ja jeżdżę na tej, już wiecie dlaczego. Startujemy. Thank you.
Kuźwa, nie no. Oh my god. Ale przedupczony, chyba wszystkie światła straciłem. No nie. Jadę jeszcze raz. Powiem wam, że strasznie ciężko jest w nocy. Tak wszystko wydaje się być węższe. Jezu, co ja takiego złego zrobiłem, że mi dochował, gnój. Już mi chyba ściąga na prawo. Boże. Jak ciężko. Totalne zmęczenie materiału. Dobra, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek treningu w Dercie Rally 2.0. Dzisiaj poszło, no nie jestem zadowolony z dzisiejszych przejazdów. Jeszcze sobie postaram tą noc przejechać poza odcinkiem, bo jest strasznie ciężko. Będę tutaj jechał chyba 5 na godzinę cały czas. No i zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Hejas.